Witajcie widzowie! Koło mnie stoi Ford Ranger Raptor i podobnie jak kilka tygodni temu Porsche Macan, jest to samochód, który udostępnił mi Zachar. To właśnie na jego kanale znajdziecie główny, obszerny test tego samochodu, a na Motopasjach również pojawi się krótka jego recenzja, ale to również nieco później. Dzisiaj skupiamy się na wiadomościach rajdowych. Zapraszam Was do środka. Zacznijmy od tego, o czym rozmawialiśmy już przez ostatnie kilka tygodni, a mianowicie Ride Safari. Organizatorzy już jakiś czas temu stwierdzili, że nie da się w tym roku zorganizować tej rundy WRC. Rząd kenijski twierdził uparcie, że się da. W końcu w piątek po południu dostaliśmy informację, że rajd się nie odbędzie w ramach cyklu WRC 2020, natomiast jednocześnie zadeklarowano, że w 2021 już tak. Dużym zaskoczeniem i czymś, na co chyba nikt tak naprawdę nie liczył i czymś, czego nikt się nie spodziewał, jest to, że również ogłoszono odwołanie naszego rajdu Polski. Klasyk, który w przyszłym roku będzie obchodził stulecie, w roku 2020 nie odbędzie się, zatem jego 77. edycja będzie jednocześnie tą jubileuszową w roku 2021, a w tym roku, w związku z tym, cykl ERC rozpocznie się dopiero pod koniec lipca rajdem Roma di Capitale. O ile oczywiście się rozpocznie, ponieważ rajd w centrum Rzymu, czyli stolicy jednego z najbardziej dotkniętych koronawirusem państw, też nie jest jeszcze pewny. Ja również jestem zaskoczony bardzo tym, że rajd Polski jednak się nie odbędzie, zwłaszcza, że tak wszyscy zapewniali, że koniecznie jest znalezienie alternatywnego terminu, może w sierpniu. I faktycznie ten sierpień był najbardziej brany pod uwagę, jednak ostatni wolny sierpniowy termin został zajęty właśnie przez rajd Lipawy, w związku z czym PZMOT z Eurosports Events doszli do porozumienia, na mocy którego jednak tego naszego rajdu nie będzie. Pozostaje nam powspominać piękne czasy, kiedy gościliśmy na Mazurach WRC, chociażby w roku 2009, z którego to roku widzicie właśnie moje własne zdjęcia. Rajdowe media starają się cały czas zapewnić nam jakieś informacje, jakąś rozrywkę związaną z rajdami w czasach, kiedy tych bezpośrednich rywalizacji na odcinkach specjalnych nie ma. I tak Ojt Tanak udzielił dość szerokiego wywiadu oficjalnemu portalowi WRC. Ojt odniósł się m.in. do tego, że w obecnej sytuacji poświęca bardzo dużo czasu rodzinie i jest z tego oczywiście zadowolony, niemniej jednak tęskni też za tą swoją Hyundaiową, rajdową rodziną i chciałby już wrócić do rywalizacji na odcinkach specjalnych. Ojt opowiadał także o swoich 2 latach spędzonych w M-Sporcie wraz z Sebastianem Ogierem i tym, że początkowo bardzo nie był fanem tego, że będą partnerami, bo w momencie, kiedy się o tym dowiedział, zdał sobie od razu sprawę, że będzie kierowcą numer 2. Po kilku tygodniach Malcolm Wilson zadzwonił do niego, żeby go poinformować o kolejnym, można powiedzieć, ciosie, o tym, że odbiera mu jego inżyniera wyścigowego, bowiem był to najbardziej doświadczony w tej materii człowiek w M-Sporcie i musiał zostać przydzielony Ogierowi. W trakcie tych 2 lat wielokrotnie, homologując nowe części M-Sport jako ten najmniejszy, najuboższy zespół, nie był w stanie wyprodukować ich na tyle, żeby jednocześnie zamontować je w obydwóch czołowych samochodach swojego zespołu, w związku z czym oczywiście te części w pierwszej kolejności dostawał Ogier, drugi egzemplarz szedł do FIA na homologację. Skąd my to znamy? Przypomina nam to trochę sytuację w Williamsie w zeszłym roku w Formule 1, prawda? Tyle tylko, że George Russell nie jest mistrzem świata i osobiście wcale nie jestem taki przekonany, czy będzie. Ale jak już mówimy o mistrzach, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o Sebastianie Ogier, bo ten również udziela się medialnie i stwierdził na przykład w zeszłym tygodniu, że pozazdrościł bardzo Madsowi Ostbergowi i też chciałby poprowadzić samochód grupy B, najchętniej niekoniecznie nawet Audi Quattro, co Peugeota 205 T16. I jednocześnie Ogier stwierdził, że owszem, obecne samochody WRC są najpotężniejsze w historii, są najszybsze i bardzo niesamowite, ale to właśnie grupa B miała po 500 koni przy swoich słabych zawieszeniach, słabych oponach i dużo mniej zaawansowanej aerodynamice, była na pewno piekielnie trudna w prowadzeniu i jest to wyzwanie, którego Seb chce się podjąć. Ja chętnie na to popatrzę, więc liczę na to, że to się uda w jakiś medialny, kibicowski również sposób zorganizować. Zmiany i ewolucje samochodów rajdowych to coś naturalnego. Kilka lat temu straciliśmy wspaniałe 2-litrowe samochody WRC i przyszły samochody 1.6 Turbo. Sprawiło to, że bardzo, ale to bardzo spadło zainteresowanie rajdami, było dużo mniej kibiców i wyraźnie zwrócił na to uwagę Tommi Mäkinen, który przestrzega FIA przed zbyt dużymi zmianami na niekorzyść wyglądu, na niekorzyść mocy obecnych samochodów WRC. Obawia się on, że po tym, jak w 2017 zwiększono moc i ten pakiet aero, co sprawiło, że samochody znowu stały się tak ekscytujące i znowu powiększyła się ilość kibiców przy odcinkach specjalnych, że wraz z wprowadzeniem hybryd może się to odwrócić i znowu możemy mieć odpływ kibiców. Przed tym przestrzega Mäkinen i ja również się tego obawiam, a nie obawia się tego Andrea Adamo, który stwierdził, że przecież te rewelacje są świetne, bo nie tworzyli jej wyłącznie
właśnie inżynierowie, którzy zawsze dążą do maksymalnego wykorzystania swojego potencjału, którzy zawsze chcą jak najbardziej pokazać, że to ta maszyna, którą oni zrobili, jest najlepsza, ale ludzie, którzy też troszczą się o nasz sport, o jego jakość w stosunku do kibiców. I mam nadzieję, że Andrea Adamo ma jednak w tym trochę racji, jednocześnie moje poglądy zdecydowanie bliższe są temu, co mówi Tomi Makinen. A ekipa wspomnianego czterokrotnego mistrza świata zgłosiła już swój akces do rajdu Finlandii w ilości 5 Yarisów WRC. 3 fabryczne główne auta, czyli samochód Elfyna Evansa, Ogiera i samochód Rovan Pery, będzie poparty jeszcze samochodem Takamoto Katsuty i prywatnie zgłoszonym, ale w najnowszej specyfikacji Yarisem dla Jariego Matti Latvali. Jari Matti Latvala po raz kolejny będzie startował tym samochodem z generacji 2017, oczywiście, tak jak mówię, w najnowszej specyfikacji, ale Jari odniósł się również do innego samochodu z tego aktualnego grona WRC, którym jeździł, a który nigdy nie widział odcinka specjalnego, czyli do Polo WRC przygotowywanego na sezon 2017, który ostatecznie nie wyruszył, no bo jak pamiętamy, Volkswagen wycofał się z mistrzostw. Jari Matti był jednym z najbardziej zaangażowanych w rozwój tego samochodu kierowców i z perspektywy tych kilku lat pracy w Toyocie porównał te dwa auta. Stwierdził, że Volkswagen miał prawdopodobnie minimalnie lepszy silnik, jednak aerodynamicznie Volkswagen zdecydowanie zbagatelizował sprawę, miał dużo mniej rozwiniętą aerodynamikę, co by sprawiło, że najprawdopodobniej na wszystkich rajdach asfaltowych, jak i na tych najszybszych rajdach szutrowych, jak chociażby Finlandia, traciłby do Toyoty, której pakiet aero jest rewelacyjnie rozwinięty. Na koniec zostawiam jeszcze jedną informację, informację, która troszeczkę mnie dziwi i nie ukrywam, również martwi. Mianowicie ADAC, czyli niemiecki odpowiednik naszego PZMOT-u, stwierdził, że rozważają rozbrat z WRC. Rajd Niemiec jest częścią królewskiej kategorii od 2002 roku i tylko raz nie gościł w WRC od tamtego czasu. Był to rok 2009, kiedy w wyniku systemu rotacyjnego został zastąpiony przez nasz rajd polski. Jest to rajd, na którym byłem najwięcej razy ze wszystkich rund WRC. Uwielbiam ten rajd za jego specyfikę, za te niesamowite piątkowe odcinki na winnicach, na równych, ale bardzo brudnych asfaltach. Za niesamowity, wręcz niepowtarzalny Panzerplatte, czyli poligon Baumholder, gdzie między czołgowymi Hilkensteinami po bardzo zniszczonym, bardzo abrazyjnym, ścierającym opony betonno-asfalcie poruszają się rajdy. I w końcu za ten trzeci rajd w jednym rajdzie, za te prowincjonalne, wąskie dróżki na niemieckich wsiach, które zawsze mogą na przykład kierowców zaskoczyć nieoczekiwanym przełomem wodnym, który oczywiście będzie wyasfaltowany, będzie równiutki, ale da na przykład dla nas kibiców kolejną atrakcję w postaci niewielkiej hopy. ADAC argumentuje to oczywiście kryzysem wywołanym przez COVID i jednocześnie wyraźnie zaznacza, jak to Niemcy, że rok 2020 pozostaje bez zmian, w październiku odbędzie się rajd Niemiec, natomiast w 2021 roku najprawdopodobniej nie będzie on częścią WRC. Oby tak się nie stało, bo tak jak mówię, jest to jedna z moich ulubionych eliminacji i również w tym roku się na nią wybieram. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Jeżeli te informacje są dla Was ciekawe, nie zapomnijcie o kciuku w górę i o przyciśnięciu subskrypcji i również śledźcie mój kanał, bo już niedługo kolejny test na motopasjach, ale jeszcze nie Raptora. Do zobaczenia.